Wójt w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztyn dnia 21 stycznia 2019 roku. Sąd Rejonowy w Olsztynie, 4 Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie: przewodniczący SSR Tomasz Bułkowski, ławnicy Renata Nikolska, Halina Ankiewicz, protokolant Mateusz Lubiński, powód poznania na rozprawie w dniu 10 stycznia 2019 roku w Olsztynie. Sprawy z powództwa Dariusza Mikołajuka przeciwko Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie o przywrócenie do pracy wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy i zadośćuczynienie. Pierwszy punkt oddala powództwo, drugi zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1530 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, myśli kosztów zastępstwa procesowego. Proszę usiąść, sąd podam motywy rozstrzygnięcia. Co do przywrócenia do pracy, w kwestii, czy pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z przyczyn podanych w oświadczeniu. Tak, na pierwszy rzut oka, jak patrzy się na to oświadczenie, powstaje, tak jak tutaj pana pełnomocnik zwrócił, wątpliwość co do tego, czy w związku z tym, że to zdarzenie miało miejsce poza pana godzinami pracy, czy w związku z tym może stanowić podstawę dyscyplinarnego zwolnienia. Sąd tutaj tę okoliczność też rozważał, zwrócił też to na uwagę już jakby jeszcze przed wyznaczeniem rozprawy. Odnośnie tej kwestii wskazać należy, że wcześniej, przed zmianą kodeksu pracy w artykule 52, były wskazane przykładowe sytuacje, jakie uzasadniają dyscyplinarne zwolnienie z pracy. I było tam wskazane m.in. zakłócenie porządku na terenie zakładu pracy. W przedmiotowej sprawie, zdaniem sądu, za uznaniem, że jest to okoliczność uzasadniająca rozwiązanie stosunku pracy, to zdarzenie, jakie miało miejsce w czerwcu 2018 roku, jest to, że miało to miejsce na terenie zakładu pracy. Pan był pracownikiem uniwersytetu. Ta impreza, na której pan był, został pan, znalazł się pan na tej imprezie nie jako osoba, jakby z tego tytułu, że był pan między innymi pracownikiem uniwersytetu. Była to impreza organizowana przez jeden z wydziałów uniwersytetu. Miała miejsce na terenie uniwersytetu. Tak więc zdaniem sądu ten związek zdarzenia z pracą właśnie poprzez miejsce zdarzenia był. I w związku z powyższym sąd uznał, że zdarzenie, którego pan się dopuścił, czyli naruszenie nietykalności cielesnej innej osoby i zakłócenie tam spokoju w czasie tej imprezy, stanowi okoliczność uzasadniającą dyscyplinarne zwolnienie. Pracownik, jednym z obowiązków pracownika wymienionych w artykule 100 kodeksu pracy, 100 paragraf 2, przepis ten mówi, że między innymi pracownik jest obowiązany w szczególności przestrzegać regulaminu pracy ustalonego w zakładzie porządku pracy, przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ale też przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. Te odpowiednie zapisy też znalazły się w regulaminie pracy i też regulaminie porządkowym uniwersytetu. Zdaniem sądu poprzez swoje zachowanie co do samego przebiegu tego zdarzenia, zdaniem sądu nie może być wątpliwości. Sąd tutaj de facto pan przyznał w trakcie składania zeznań, że to zdarzenie miało miejsce, że dopuścił się pan tego zdarzenia, o tym, że to zdarzenie miało miejsce, że okoliczność stanowiąca podstawę rozwiązania stosunku pracy była prawdziwa. Przekonują dowody przeprowadzone w tej sprawie, w szczególności zeznania świadków.
Tak więc zdaniem sądu to, że miało to miejsce na terenie zakładu pracy, co prawda poza pana godzinami pracy, ale na terenie zakładu pracy, gdzie pan jako pracownik też był zobowiązany do przestrzegania zasad współżycia społecznego, norm takich przyjętych w środowisku, no, w społeczeństwie, tak? No, to jest też przestępstwo, naruszenie nietykalności innej osoby, tak więc tych norm pan powinien też przestrzegać jako pracownik na terenie zakładu pracy. I zdaniem sądu ta okoliczność uzasadniała dyscyplinarne rozwiązanie stosunku pracy z panem. Jeśli chodzi o, tak jak powiedziałem, sam przebieg, to tutaj sąd uznał, że nie ma dowodów na to, aby pan, jak pan twierdził, że tutaj ktoś podał panu jakiś narkotyk czy jakieś inną substancję, która powodowała wyłączenie pana świadomości. Notabene na gruncie nawet przepisów kodeksu karnego, to nie byłaby to okoliczność wyłączająca pana winy za to zdarzenie. Dodatkowo wskazać należy, że tutaj ta okoliczność w żaden sposób nie została potwierdzona. No, nie zostały też potwierdzone w żaden sposób te pana twierdzenia, które pan wygłosił na ostatniej rozprawie, co do tego, że był pan sprowokowany przez tą osobę pokrzywdzoną, czyli pan wskazał, że ktoś panu o tym powiedział, ale tutaj żadnych dowodów na tę okoliczność pan nie zawnioskował. Tak więc zdaniem sądu ta okoliczność była wystarczającą przesłanką do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Jeśli natomiast chodzi o ochronę związkową, to tutaj to, że pan był objęty ochroną związkową, nie zostało w toku tego procesu wykazane. Sąd zakreślał termin panu pełnomocnikowi na przedłużenie dokumentu potwierdzającego, że pozwany został poinformowany, że między innymi pan jest objęty ochroną związkową. No i taki dokument do sądu nie wpłynął. Druga strona zaprzeczyła temu, aby taki dokument tej treści otrzymała. Tutaj na państwu, na panu pełnomocniku ciążyło wykazanie, że został pracodawca poinformowany, że jest pan objęty ochroną związkową przed rozwiązaniem stosunku pracy. Taki dowód został wykazany, w związku z tym ta okoliczność nie mogła być podstawą do uwzględnienia powództwa. Jeśli natomiast chodzi o pana drugie roszczenie, jeśli chodzi o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, to w związku z tym, że powództwo o odszkodowanie zostało oddalone, to konsekwencją tego było to, że niezasadne też było powództwo o zapłatę wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Natomiast jeśli chodzi o zadośćuczynienie, którego pan dokładnie wskazując, że z tytułu jest to brak możliwości dalszego korzystania z zasobów mieszkaniowych UWM, tworzy konieczność poszukiwania wtedy gwałtownym lokalu do zamieszkania. No i te dalsze okoliczności, które pan podał, za wyjątkiem pozbawienia wolności przez zastosowanie siły i kajdanek, bo ta w tym zakresie sprawa została wyłączona do odrębnego rozpoznania, przekazana wydziałowi cywilnemu, to w związku z tym, że zachowanie pozwanego nie było bezprawne, jakby to zadośćuczynienie by się aktualizowało wówczas, gdyby pozwany działał bezprawnie, bo tutaj podstawą odpowiedzialności mógłby być artykuł 415 kodeksu cywilnego, czyli ogólny przepis kodeksu cywilnego, że ktoś z własnej winy wyrządza drugiemu szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia. Czyli gdyby było wykazane, że pozwany z winy wyrządził panu szkodę, to sąd mógłby nakazać naprawienie tej szkody. Natomiast w tym wypadku nie można mówić o winie pozwanego, gdyż, tak jak sąd wcześniej wskazał, uznał, że rozwiązanie dyscyplinarne umowy o pracę w związku z tym zdarzeniem było uzasadnione. I w związku z tym powództwo o zadośćuczynienie wynikające z niezasadnego pana zdaniem rozwiązania stosunku pracy również podlegało oddaleniu. W związku z oddaleniem powództwa zasadą jest, że koszty procesu ponosi strona przegrywająca proces.
tu w tym wypadku stroną przepływającą proces jest pan Kogut i w związku z tym sąd zasądził od pana na rzecz strony pozwanej koszty tego procesu, to jest koszty zastępstwa procesowego w łącznej kwocie 1530 zł. To wynikało z tego, że koszty zastępstwa w sprawie o przywrócenie do pracy to jest 180 zł plus koszty zastępstwa w sprawie o zadośćuczynienie to jest 1350 zł plus uzależnione to jest od wysokości przedmiotu sporu. Tutaj jest to kwota 1350 zł łącznie 1530 zł kosztów zastępstwa procesowego. Wyrok jest nieprawomocny. Może pan złożyć apelację. Żeby złożyć apelację w ciągu tygodnia trzeba złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia pisemnego. Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia jest czas 14 dni na złożenie apelacji. Składa się ją w sądzie rejonowym. W razie niezłożenia pisemnego wniosku o rozporządzenie pisemnego uzasadnienia na złożenie apelacji jest 3 tygodnie. Liczony jest termin biegnie od dnia jutrzejszego.